sporo polskich obywateli jest regularnie ściąganych z Wielkiej Brytanii, no bo mamy ten ruch. I to jest swego rodzaju automatyzm? To jest na pewno większy automatyzm i zresztą na tym to polegało, tak, że otwieramy granice wewnątrz państw, wewnątrz Unii Europejskiej po to, żeby obywatele mogli korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, a temu muszą towarzyszyć szybkie i skuteczne środki zatrzymywania i powrotu osób celem postawienia ich. A czy Kuczmierowski będzie miał list żelazny? To jest zupełnie inna instytucja, ponieważ list żelazny zakłada, że osoba może wrócić bezpiecznie na terytorium Rzeczypospolitej, nie jest zatrzymywana i może w pewnym sensie deklaruje, że będzie współpracowała z prokuraturą oraz sądami. To wszystko zależy od okoliczności faktycznych i też znowu zgody sądu, jak i prokuratury, czy taki list żelazny będzie wydany. A czy to jest tak, że bardziej prawdopodobny jest list żelazny w przypadku Pawła S., twórcy marki Redis Bed, który robił interesy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych? Bo zwracam uwagę, że prokuratura chciała, aby Paweł S. został aresztowany, ale jednak sąd się na to nie zgodził. To jednak porażka prokuratury. Trudno mi powiedzieć, czy porażka. Ja nie interpretowałbym tego w ten sposób, ale wtedy faktycznie, jak się pojawił ten pierwszy komunikat o postawieniu zarzutów, no to w przypadku Pawła S. faktycznie pojawiła się informacja o tym, że pełnomocnicy będą składali wniosek o list żelazny w tej sprawie. Panie ministrze, ja chcę tylko powiedzieć jeszcze, że Michał Kuczmierowski w tej rozmowie w sieci mówi o tym, że obciąża go kobieta, pani Justyna, która jest matką samotnie wychowującą dziecko, więc prokuratura świadomie wybrała właśnie taki cel, żeby zastosować wobec niej areszt wydobywczy, no bo matka zrobi wszystko, by ratować swoje dziecko. To jest bardzo poważne oskarżenie i uważam, że takie oskarżenia nie powinny paść w sytuacji, kiedy po prostu prokuratura postępuje zgodnie z określonym harmonogramem działań. Proszę zauważyć, że w tej sprawie doszło do pierwszych przeszukań, pierwszych czynności procesowych jeszcze w grudniu 2023 roku. Sprawę prowadzi już od dawna Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej i jak rozumiem, na określonym etapie postępowania uznano, że konieczne jest zatrzymanie dwóch osób. W stosunku do jednej był areszt, w stosunku do drugiej nie. Natomiast decyzję w tym zakresie, jeśli chodzi o areszt tymczasowy, podejmuje sąd. Zawsze podejmuje sąd i myślę, że nie szukałbym tutaj jakiegoś głębszego uzasadnienia dla czy jakiejś teorii spiskowej w kontekście działań prokuratury. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.